Orędzie 391. Fatima, Portugalia, 13 października 1988 roku. 71. rocznica ostatniego objawienia fatimskiego. Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę. Tu w Fatimie kończysz wieczerniki, które w roku maryjnym prowadziłeś we wszystkich krajach Europy. Dla kapłanów i wiernych należących do mojego ruchu. Moja wielka sieć miłości i zbawienia właśnie się rozpostarła na wszystkie części Ziemi. W tym miejscu, gdzie ukazałam się jako niewiasta obleczona w słońce, zapowiadam wam, że czas oczyszczenia doszedł do szczytu. Dlatego też jesteście wezwani do przeżywania najboleśniejszych przepowiedzianych wam chwil. Pan przysyła mnie do was, abym doprowadziła do końca zadanie, które przenajświętsza trójca obecnie mi powierzyła. Otwieram przed wami zapieczętowaną księgę, aby zostały ujawnione zawarte w niej tajemnice. Zgromadziłam was ze wszystkich stron i uformowałam, abyście byli gotowi na wielkie, czekające was wydarzenia. Tylko dzięki temu będziecie mogli zrealizować waszą ważną misję. W wielkim odstępstwie, które się wszędzie rozszerzyło, powinniście pozostać silnie zakorzenieni w prawdziwej wierze i być odważnymi świadkami wiary. W wielkim ucisku, w którym żyjecie, macie stać się znakiem mojego pokoju i mojej matczynej opieki. W wielkiej karze spadającej właśnie na świat powinniście być dla wszystkich pomocą, aby wspomóc ich w kroczeniu drogą ufności, modlitwy, nadziei i dziecięcego zdania się na miłość waszego niebieskiego Ojca. Moja światłość będzie się stawać coraz silniejsza, aby ogłaszać przyjście Jezusa Króla sprawiedliwości i pokoju, który wszystko odnowi. W tym otaczanym czcią sanktuarium proszę Was o przyjęcie mojego słowa i o wiarę w moje przesłania. Otwórzcie mi drzwi Waszych serc i żyjcie w pokoju i łasce Pana. Jestem królową Różańca Świętego i błogosławię Was wszystkich znakiem mojego pewnego zwycięstwa.